Kąt A jest opisany na okręgu O. To jest kąt A, kąt przy wierzchołku A. Określenia kąt opisany na okręgu nie spotkacie w wielu miejscach, ale oznacza ono to samo, co w przypadku trójkąta opisanego na okręgu, czyli po prostu oznacza, że ramiona kąta są styczne do okręgu, albo tak jak na tym rysunku, odcinki będące częściami ramion są styczne do okręgu. Jeżeli przedłużymy odcinek AB w obydwie strony, to otrzymamy prostą styczną do okręgu O. I tak samo prosta AC również jest styczna do okręgu. Widać teraz wyraźnie, że ramiona kąta A i równocześnie odcinki AB i AC zawierają się w prostych stycznych do okręgu. Punkty B i C są punktami styczności. Mając te dane, musimy odpowiedzieć na pytanie: ile wynosi miara kąta A? Chcemy wyznaczyć miarę tego kąta. Zachęcam Was do zatrzymania teraz tego filmu i obliczenia tego samodzielnie. Można to zrobić na wiele sposobów, ale podstawowa sprawa to zdanie sobie sprawy z tego, że promień okręgu jest prostopadły do stycznej. Dokładniej mówiąc, promień, który przecina styczną, jest do niej prostopadły. Niedowolny promień, tylko ten jeden konkretny promień. Czyli tu jest kąt prosty. I tu jest kąt prosty. Wiemy, że suma kątów wewnętrznych w dowolnym czworokącie jest równa 360 stopni. Jeżeli zastanawiacie się dlaczego, to wystarczy podzielić czworokąt na dwa trójkąty i ponieważ suma kątów wewnętrznych w trójkącie równa jest 180 stopni, a czworokąt składa się z dwóch takich trójkątów, to suma kątów wewnętrznych w czworokącie równa jest 2 razy 180, czyli 360 stopni. Czyli 92 stopnie plus 90 plus 90 plus znak zapytania stopni równa się 360 stopni. Zapiszmy to. 92 plus 90 i plus 90, czyli plus 180 plus nazwijmy ten kąt x, jego miara to x stopni plus x równa się 360 stopni. Możemy odjąć 180 stopni od obydwu stron, otrzymamy 92 plus x równa się 180. Jeżeli teraz odejmiemy 92 od obydwu stron, to otrzymamy x równa się 180 minus 90, to by było 90, i jeszcze minus 2 to 88, równa się 88. Czyli miara kąta A wynosi 88 stopni. Zróbmy jeszcze jedno podobne zadanie. Kąt A jest opisany na okręgu O. Widzieliśmy przed chwilą podobną sytuację. Tym razem pytanie brzmi: ile wynosi miara kąta D? Chcemy znaleźć miarę tego kąta. Oznaczmy go jako X. Co możemy obliczyć na podstawie tych danych? Jak w poprzednim przykładzie, mamy tutaj czworokąt ABOC. Oprócz kąta o zaznaczonej mierze znamy jeszcze miary dwóch kątów. To jest kąt prosty, 90 stopni, bo jest to kąt pomiędzy promieniem okręgu i przecinającą go styczną. Tak samo to jest kąt prosty. Tak samo jak w poprzednim przykładzie, miara tego kąta plus miara tego kąta plus miara tego kąta plus miara tego kąta środkowego to w sumie 360 stopni. Nazwijmy ten kąt Y, niech jego miara wynosi Y stopni. Możemy zapisać, że miara y, y stopni, ale możemy uprościć sprawę, nie piszmy stopni, bo wiemy, że wszystkie miary podane są w stopniach, plus 80, plus 90 i plus 90, czyli razem plus 180, równa się 360 stopni. Bo jest to suma miar kątów wewnętrznych czworokąta. Odejmujemy 180 od obydwu stron i otrzymujemy y plus 80, równa się 180. Teraz odejmujemy 80 od obydwu stron i otrzymujemy y równa się 100. Miara tego kąta środkowego wynosi 100 stopni. Ponieważ jest to kąt środkowy oparty na łuku CB i na tym samym łuku oparty jest kąt x, który jest wpisany w okrąg O, a wiemy z poprzednich filmów, że kąt środkowy jest dwa razy większy od kąta wpisanego opartego na tym samym łuku, to możemy zapisać, że miara kąta X równa jest połowie miary kąta Y, czyli równa jest 50 stopni. Miara kąta D wynosi 50 stopni. I zadanie wykonane.